do tego punktu i dotyczyć będzie tylko tego. W sprawie zmian w składach osobowych komisji. Mikrofon. Proszę. Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. Będziemy głosować w tej chwili zmiany w składach osobowych komisji. I wyobraźcie sobie państwo, akurat głosujemy Komisję Obrony Narodowej. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie prezesie, wycofajcie tego człowieka z Komisji Obrony Narodowej. Największy szkodnik ostatnich lat, Antoni Macierewicz, wysadził w kosmos kompromis w Sejmie. Uchwałę, którą mogliśmy połączyć siły w walce z Rosją. Panie pośle, na czyje zlecenie pan działa od tych panie lat? Pośle. Na czyje panie pośle, panie pośle, czy pan słyszy, co ja mówię? Panie pośle! Panie pośle, panie pośle Budka, proszę państwa, czy państwo... Słucham? Nie, a to ja decyduję, pani poseł, nie ma czegoś takiego, nie. Nie. Proszę państwa, w sprawie zmian...